kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. 9-dniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień 6. Ja, twe bezbronne dziecko. Poznałeś już trochę niepokalaną. Przyszła pora spojrzeć na to, kim jesteś ty. Skoro niepokalana jest twoją mamą i królową, to ty musisz być jej dzieckiem i sługą. Co więcej, jeśli jej miłosierdziu Bóg powierzył los twojej duszy, musisz być biednym grzesznikiem. Kiedy dziecko przychodzi na świat, to z początku nie wiadomo, jakie ma talenty, co lubi robić. Potrzeba czasu, aby to odkryć. Jedne dzieci są bardziej utalentowane, inne mniej. Jedne mają talenty muzyczne, inne potrafią tworzyć wspaniałe budowle z klocków czy plastelinę. Jeszcze inne mają więcej energii, są więc świetnymi sportowcami. Dzięki temu każdy ma swoje miejsce w świecie i robi to, co potrafi najlepiej, by podobać się dobremu Bogu. Jedni są lekarzami, inni piekarzami lub nauczycielami. Jedni budują domy, a jeszcze inni o nie dbają. Każdy ma swoje miejsce. Ważne jednak, aby nie porównywać się z innymi. Zawsze będzie ktoś lepszy i gorszy od ciebie. Trzeba dobrze poznać siebie i porównywać się z samym sobą. Czy każdego dnia staję się lepszy? Czy dziś jestem lepszy niż wczoraj? Pamiętaj, że nie ten jest lepszy w oczach Pana Boga, kto ma więcej talentów i komu wszystko przychodzi łatwo. Najbardziej wartościowi w oczach Pana Boga są ci, którzy mimo wielu trudności nigdy się nie poddają i ciągle próbują robić postępy. Im więcej pracy i starań będziesz w swoim życiu wkładać w różne zadania, tym będziesz cenniejszy w oczach Pana Boga, nawet jeśli dla innych nie będą widoczne efekty twojej pracy. Nieważne, ile masz talentów i na czym one polegają. Chodzi tylko o to, żeby wszystko to, co masz, oddać niepokalanej. Nawet jeśli to niewiele, ona potrafi uczynić prawdziwe cuda z najmniejszymi i najbiedniejszymi dziećmi. Ona potrafi zrobić wielkich świętych, nawet z niegrzecznych dzieci. Ona zawsze pomaga. Wystarczy zwrócić się do niej po pomoc. Tak, jak to uczynił święty Maksymilian, kiedy był małym chłopcem. W dzieciństwie święty Maksymilian był energiczny, bystry, ale i niesforny. Doprowadzało to czasami do sprzeczek z kolegami. Jego mama bała się, że nie pójdzie on do nieba. Pewnego dnia powiedziała mu o swoich obawach. Widząc zmartwienie swojej mamy, święty Maksymilian zaczął błagać niepokalaną o pomoc. I wiesz co? Niepokalana uczyniła go bardzo grzecznym chłopcem. Od tamtej pory święty Maksymilian już nigdy nie przestał jej prosić o wszystko, czegokolwiek potrzebował.
Maryja wykorzystała energię i wielki zapał świętego Maksymiliana do ratowania dusz. Stworzył on dla niepokalanej 4-milionową armię rycerzy. To bardzo duża armia. I z tobą niepokalana również zdziała tak wielkie cuda, jeśli tylko będziesz naprawdę chcieć i ją o to prosić. A wiesz, co najbardziej cieszy niepokalaną? Gdy widzisz swoją słabość. Kiedy widzisz to, że często trudno być ci dobrym dzieckiem. To dzisiejsza wskazówka. Pokora. Czyli zrozumienie i zaakceptowanie prawdy o sobie. Prawda jest taka, że bez pomocy niepokalanej nigdy nie dojdziesz do nieba. Nigdy nie staniesz się wystarczająco podobny do jej boskiego Syna, Pana Jezusa. Musisz ciągle prosić ją o pomoc, a ta niebieska Matka zrobi wszystko, byś stał się najlepszą wersją samego siebie. Ona jest najszczęśliwsza, kiedy może wspierać swe małe dzieci, ponieważ jest najbardziej kochającą matką. Kiedy małe dziecko uczy się pisać lub malować, matka często trzyma je za rękę i prowadzi. Dzięki temu literki są bardziej kształtne, a obrazki bardzo piękne. O wiele ładniejsze, niż gdyby dziecko próbowało samo. Zresztą, bez pomocy mamy, dzieci często poddają się już na samym początku drogi czy zadania. To mama wspiera i prowadzi do celu. Dziecko, wiedząc o tym, prosi ją o pomoc i nie obawia się wcale, że mogłoby się nie udać. Nie martw się więc, czy będziesz dobrym pomocnikiem. Będziesz, jeśli tylko będziesz chcieć i będziesz prosić o to niepokalaną. Rozważania. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz niepokalaną. Jest ubrana w bardzo długą, białą suknię i biały welon. Na głowie ma piękną, złotą koronę, a w ręku trzyma małego Pana Jezusa. Dookoła jest bardzo dużo aniołów, którzy kłaniają się jej i Dzieciątku Jezus bardzo nisko. Zobacz siebie. Powoli, ale z wielką ufnością zbliżasz się do Matki Bożej. Mówisz do niej. Mamusiu, bardzo kocham Ciebie i Twojego Syna. Chcę zawsze robić wszystko to, co Wam się podoba, lecz tak często zapominam o tym, jakie powinno być moje zachowanie. Bardzo chcę pójść do nieba i już zawsze cieszyć się Panem Bogiem i Tobą. Ale to takie trudne. Sam nie dam rady. Jestem biednym grzesznikiem, Twoim małym i bezbronnym dzieckiem. Tak bardzo proszę Cię o pomoc. Z Tobą na pewno mi się uda, a bez Ciebie na pewno nie. Proszę Cię, mamusiu, pomóż mi. Niepokalana uśmiecha się delikatnie i jednym spojrzeniem nakazuje aniołom, aby pomagały Ci i strzegły Cię w każdym momencie Twojego życia. Dobrze rozumiesz, że Twoja mamusia obiecała samemu Panu Bogu, że już zawsze będzie z Tobą, by Cię prowadzić, wychowywać i pomagać we wszystkim. Jak myślisz? Czy jest coś, czego niepokalana nie może zrobić? Zastanów się dobrze. Tak. Niepokalana nie może zgrzeszyć ani pomóc ci w czymś, co nie jest dobre. Ona bardzo kocha Pana Boga
i chce być mu posłuszna. Bardzo kocha również ciebie i wie, że przez złe rzeczy będziesz bardzo nieszczęśliwy. Jednak jeśli prosisz o dobre rzeczy, ona może i bardzo chce ci pomóc. Będzie cię wspierać we wszystkich działaniach. Pomagać ci rozwijać wszystkie zdolności, talenty i cnoty. Nauczy cię być dobrym i da ci wszystko, co uczyni cię naprawdę szczęśliwym. Wszystko, co należy do Pana Boga, należy również do niej. Dlatego proszę, a da ci wszystko, jeśli tylko będzie to dobre. Ćwiczenie. Czy wiesz, czym jest rachunek sumienia? To szukanie w pamięci różnych złych czynów, myśli, słów i zachowań, które popełniło się w ostatnim czasie lub które często się powtarzają. To bardzo ważne, by robić sobie rachunek sumienia. Dzięki niemu lepiej poznasz siebie. Zobaczysz, nad czym konkretnie musisz popracować, co nie podoba się Bogu i w czym potrzebujesz pomocy niepokalanej. To takie pilnowanie serca, żeby nie pojawiło się tam nic, co byłoby złe lub niepotrzebne. Każdy święty bardzo dbał o regularne sprzątanie swojej duszy. Jednak najpierw trzeba znaleźć to coś, co otworzy bałagan, by to wyrzucić. W tym właśnie pomaga rachunek sumienia. Wyobraź sobie pokój, którego nikt nie sprząta. Z czasem jest coraz brudniejszy. W końcu staje się tak brudny, że nawet jeśli na środku pokoju postawisz wazon z pięknymi i pachnącymi kwiatami, nic to nie da. Pokój jest po prostu brudny i nikt nie chce w nim przebywać. Teraz wyobraź sobie, że twoje serce jest takim domem dla Pana Jezusa. Jeśli nie będziesz regularnie go sprzątać, Pan Jezus nie będzie mógł w nim mieszkać, mimo że bardzo cię kocha. Po prostu nie będzie w nim już dla Niego miejsca. Pan Jezus chce mieszkać w twoim sercu i przemienić ciebie w siebie, ale potrzebuje, abyś regularnie robił porządek w swoim sercu. Wykonując to zadanie, koniecznie proś o pomoc niepokalaną i świętego Józefa, ziemskiego opiekuna Maryi i Pana Jezusa. Kiedy miał się narodzić Pan Jezus, Maryja i święty Józef pilnie przygotowywali brudną stajenkę na przyjście Boga Człowieka. Dzięki ich staraniom, stajnia, w której miał się narodzić Zbawiciel świata, stała się niejako godna Jego boskiej osoby. To samo uczynią z twoim sercem, jeśli tylko będziesz prosić ich o pomoc. Zastanów się dzisiaj, co jest w twoim zachowaniu takiego, co nie podoba się twoim rodzicom i opiekunom. Pamiętaj, że wtedy nie podoba się to również niepokalanej i Panu Bogu. Możesz ich o to zapytać. Znajdź jedną swoją największą wadę i zacznij z nią walczyć. Biegnij szybko do stóp twojej niepokalanej mamusi, aby jak najprędzej pomogła ci pokonać tę wadę. Tak, byś mógł się jej i Panu Bogu bardzo podobać. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki,
i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.